zbliżył się Sato trochę tym skokiem. No i Karl Geiger, ten, który wygrał tę grupę podczas pierwszej serii, 129,5 metra reprezentanta Niemiec. Przypomnijmy, bardzo ważny skok w kontekście naszej rywalizacji z Niemcami. I odpalił tutaj Karl Geiger, podobnie jak w pierwszej serii. Wtedy 129,5, miał odjętych 10,4 punktu. Teraz 130,5 metra, a więc metr dalej Karla Geigera, odjętych 6,7. Ale rzucił wyzwanie Kubie Wolnemu, naprawdę. Bardzo wysoko zawieszona poprzeczka w tej chwili przed reprezentantem Polski. 130,5 metra. To jest na razie, o ile się nie mylę, najdłuższy skok w ogóle dzisiejszego konkursu, bo nikt w pierwszej serii nie złamał granicy 130 metra. No i Niemcy duży kęs odrobili, a nawet